Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. Zapraszam was też na streamy, oczywiście do linków w opisie. No i lecimy, dzisiaj robimy questa drugiego, związanego z ostatnimi questami, które wykonywaliśmy od tej babeczki, która chce tutaj obronić miasto. Będziemy szkolić łuczników. Siemanko. This is the whole hunting party? We're all Alea has to spare since the sons of Xerxes killed our husbands and sons. You must be the Mystios Perictioni hired. I am. We may not be the big brutes you're used to, but we're versed in killing well enough. Well, we know how to fish. That's a start. We're ready. Do you have everything you need? Yes. Get your bows and we'll go. Tell me about Lalea. We've been blessed by both the waters of Kephisos and by Aphrodite herself. For she is the source of all beauty. All settlements need to be near water. Ours just has a lot. Nie to. And you fish in the pools and river? Kephisos provides us with what we need. Not enough in there to provide for all of Lalea. That's why we need you. With the sons of Xerxes so close, is there less game around? We've been relying more on fish and fruit. It's enough for now. Animals don't scream and beg for mercy the way humans do. I doubt they interest the sons of Xerxes as much. There's still food. Perhaps their numbers aren't as high as we think. They may not have enough archers to black out the sun with arrows, but they do have enough to fill every citizen of Lalea with holes. Tu macie żarcie po lewej, ej, hello. Czemu jedziemy dalej? Here we are. A great bear is set to be... Don't mention the bear. To shoot, you need to raise your elbow to be level with your chin, keeping your arm straight and relaxed. Your arrow needs to be just below your eye, then exhale on release. Try to aim for the eye, so that you don't damage the rest of the meat. Okej. Dla mnie w sumie spoko, nie? Przeszukałem? Nie biegnij, no chcę pogadać. A ona musi wrócić na... Do konia, tak? I've learned much from the bow. Aphrodite may provide, but Artemis acts. Lalea is such a beautiful place. I'm glad I can do my part to take care of it. Thank you. That should be enough to get you through the week. But there's still much to be done for Lalea. I've done all I can for these women. Time to get back to Victioni. To mamy gotowe. Jedna rzecz mnie zastanawia. Tu widziałem jakiegoś questa w oddali. A, to chyba, że to ten był. No to musiał być ten. Bo ten nie jest zaczęty jeszcze. No dobra, wracamy. Oczywiście... teleportacją, jakby inaczej. Przecież nie będziemy szli z buta, nie? Nowe zadanie, najlepsza obrona. No to właśnie po niej idziemy, okej. To się wszystko zgadza. Ładny skok. Sorry, nie wiedziałem, że skręcasz w prawo.
can talk some sense into my sister. I've just spoken with the hunting party. They recovered new enemy arrows near the boundaries of the village. Scouts. Likely sent ahead to find weaknesses in Lalea's defenses. Of which there are many. That's what I've been telling Perry! We need to kill those scouts. Even if we do defeat the lion's share of the Suns in battle, the scouts will cut our throats as we sleep! If everyone dies in battle, there will be no village left to defend. Agnodiki spoke of enemy weapons caches. If we destroy those, we'll cut the legs off our foes. What did Agnodiki find? She overheard the Sons of Xerxes discussing supplies they stole from a nearby fortress and returned to their camp. Why are these scouts such a threat? What if we're away in battle and the scouts return to kill those we've left behind? We need to deal with this now. Which do we focus on? The scouts or the Casses? I'll take care of the scouts. The last thing we need is an ambush. If you've chosen wrong, we'll be exposed with nothing to show for it. But if you must go, go now. Are you ready? I'll see you when it's done. What is it that Spartans say about shields? With them or on them? May the gods guide your path and the arc of your sword. No tak chyba będzie logicznie, zwłaszcza, że powiedziałem... powiedziałem tej... babeczce, która robi za kowala tutaj aktualnie, żeby robiła miecze, nie? No to myślę, że lepiej będzie zwiadowców ściągnąć, bo nie mają teoretycznie pancerzy, nie? Więc tak chyba będzie najrozsądniej zacząć od zrobienia zabicia zwiadowców, bo teoretycznie bronie powinniśmy mieć, tak? Gdyby było odwrotnie, w sensie, że powiedziałbym, żeby zrobiła... żeby zrobiła najpierw żeby ona zrobiła pancerze, to pewnie w ten raz bym poszedł wykraść broń, nie? Tak myślę. No chyba tak bym zrobił wtedy. A tak jak teraz myślę, że jest rozsądnie, nie? To wykonywać. Dobra, no ściągniemy te trzy osóbki. Tak myślę, że tu będą trzy osóbki. Tu gdzieś chyba w ogóle pierwszego czciciela ściągałem. A, bo to teraz tamtych odkryło to. Dobijmy go. Bo musimy, no i lecimy dalej, nie? A ci w ogóle chyba przyszli w naszą stronę. To mi się wydaje. Hey, I'm warning you all in. Face me, dog! I'll let you and all your offspring! Zabiłem niedźwiedzia właśnie na hita. Biedny koleś. Okej. Da się go w ogóle jakoś przeszukać? Nawet nie będzie on poleciał w tej chwili. Dobra, idziemy dalej. Tam są następni. Trochę oczywiście miękkiej skóry zawsze się przyda. Tam ich trochę chyba więcej idzie.
No, oni się biją po prostu, okej. To jest Sparta i Ateny akurat walka, a nie. Okej. That's all of them. Better get back to Lalea. Chcesz z łuku? Gościu dostać? Wracamy. Oczywiście szybką teleportacyjką. To powinno być w Muzeum Starożytności odkrycie. Ech. Po co dawać ciekawostki w ekranach ładowania, jak nikt tego nie przeczyta? Mam nadzieję, że to było dobre posunięcie. Okej, okay, obie żyją, więc jest git. I'll sleep easier knowing that. I still worry about them overcoming our numbers in battle. But thank you. This will change our fate. Nie no, spoko, mogę wam przecież pomóc w tej walce, halo. Właśnie. How prepared are we? We're under attack. Thea and her warriors are holding them off, but we need reinforcements. As prepared as we're going to be. Go. I'll stay with those who can't fight. Jak najdzie. Standardowo, nie? Gdzie ty biegniesz, laska? Tutaj, lecimy. Na kurde skróty. Nie ma czasu biegać dookoła. Problem w tym, że ja nie chcę escape. I can't believe we did it, but the cost. Thea, this is war. We killed them. How? All I remember was swinging until my arms hurt, then swinging more. If you hadn't killed those scouts, I might have died thinking of them. I'm glad it's over. I may not be a champion of the gods, but it'll take more than a few wounds to fell me. Let's return to Lalea. No i git. O kurde, tak jak zasuwa. Pierwszy NPC, który biegnie szybciej ode mnie, nie? Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. A kurde, ja znam skrót. Ty, ale i tak mnie wyprzedziła skubana. Ha! I kto teraz jest przed tobą? No ja, tylko muszę się cofnąć po nią, bo ona nie pobiegnie dalej. Teddy?
I'm here. It's okay. It's over. We beat them back. All that's left to do is burn the bodies. You protected my sister and my village. And for that, I'm eternally grateful. We protected each other. I don't know how we can ever repay you. I can think of a few ways I can repay you. Really? You're having this discussion here, in front of your sister and the whole town? Later, then. Gratitude, Mistios. Here is the drachmi as promised. You will always be welcome in Lalea. My grandfather died not too far from here. I'm glad he defended this place from the Persians. Cassandra, if you could come see me before you leave, I'll be by the waterfall. And now the work of rebuilding begins. No jasne, że chcę się zobaczyć. Czemu miałbym nie chcieć, nie? It's good to see all this beauty at peace once again. And for years to come. Thanks to you. I can't promise you peace. But you did give us the tools to preserve it. So, what kind of reward did you have in mind? My first thoughts were of getting you out of those clothes. If that's the first thought, I can't wait to see how the second and third thoughts go. Oh, there won't be much thinking. But there will be seconds and thirds. No i gitara. Kolejna wyruchana. What will you do now? With everything taken care of, I'm free to do what I want. A list that includes spending more time with you. Come with me then. I could always use someone who can think and use a sword. You only want me around for my brains and my brawn. Would you prefer I said I wanted you to keep my bed warm? I've lived here my whole life. To leave it... well... that would be an adventure. Okej. Dołączyła do nas. Będzie dymana więcej razy niż normalnie. Ta ma plus 15, a ten ma plus 12, nie? Ale ma dwa różne te atrybuty jakby. Okej. Zobaczmy mapę. Bo ten jest quest ukończony. Oddalmy sobie na tyle, żeby mieć tylko questiki widoczne. Tu jest questik, więc będziemy musieli najprawdopodobniej się tutaj udać teraz. No tu już nic więcej nie ma. W tych miejscach. Tak sobie zerkam, żeby najprawdopodobniej... no tu jest to jeszcze. Ale żeby ten quest kontynuować, to i tak muszę się dostać na którąś z tych wysp. Jeśli się nie mylę, tutaj chyba, nie? Ta. Tu na tą wyspę muszę się udać, a na razie tam nie mam zamiaru płynąć. Dlatego sobie zrobimy tego questa tutaj. To będzie ostatni quest, który tak będziemy robili. Potem udamy się na tą lokację, na tą mapkę. Zwłaszcza, że tu już w pewnym momencie zaczęliśmy troszeczkę to robić. Więc nie powinno być problemu, żeby to dokończyć. A mamy już ten level, który jest wymagany. I dalej najprawdopodobniej Arkadia odpalimy. Tą całą miejscówkę będziemy ogarniać. Albo... jednak popłyniemy stąd sobie tu. Nie, chyba na te trzy wyspy jednak uderzę najpierw, wiecie? No tak będzie chyba rozsądniej później uderzyć na te trzy wyspy. Bo tam jest quest fabularny jakby. Więc jeżeli ten quest fabularny nas tam poprowadził, to możliwe, że potem stamtąd nas poprowadzi gdzieś tutaj z powrotem na te wyspy. A czy na ten ląd, nie? Okej. Teraz w którą to jest stronę? W tamtą. To jest kawał drogi stąd, nie? Ale na całe szczęście chyba, jeśli się nie mylę, mogę po tym jechać, po tym piasku tutaj. Nie, nie każ mi jechać w drugą stronę. Bez jaj. Dobra, to jednak po prostu sam poprowadzę.
Tak będzie rozsądniej i szybciej na pewno. Zobaczymy, o co tutaj z tym questem chodzi. Dawaj, kurde, no to jest tak bez sensu, że ono tak zwalnia podczas jazdy tym koniem przez miasto, nie? Co mnie ci ludzie obchodzą, że oni sobie tu mieszkają i im przejeżdżam przez chatę? W ogóle nie zobaczyłem na mapie, czyli to jest quest, nie? Bo no musi być najprawdopodobniej od osoby, którą już poznaliśmy. What is it? Some merc calling himself the Earbearer came to Alponos offering to help out. Nice kid, and I've heard his name before. I thought to myself, make at least that drachmi well spent. Whoever came to Alponos lied to you. I'm the only Eagle Bearer. You? Impossible! Well, I have an eagle. Also, I'm not a man. I see that now, don't I? But I paid this other eagle bearer a small fortune to get the villagers ready for a pirate invasion. By the look on your face, I'm guessing that didn't work out. It didn't. Then I sent him to bargain peace, but he botched that too. The pirates are coming, and we don't stand a chance. Next time, hire the real eagle bearer. But I'm listening. Does the village of Alponos have a militia? Not enough. But if you get out there and stop the pirates before they land, I'll give you all that's left in the treasury. I'll stop the pirates from reaching your shore. Then you're going to help me find this eagle bearer imposter. I'll help you kill him myself. Where are the pirates sailing from? We saw the pirate fleet forming north of here. How big is their fleet? Just two ships, but they may have hundreds aboard. They make it to us, we're dead. I'm going to find the one using my name. When did you last see him? He came in with the last merchant ships. But I haven't seen him in days. He won't be easy to find, but if you sink the pirates, I'll track him down. Time to show the pirates what the real Eagle Bearer can do. No dobra. Czy jest tu możliwość wzięcia łódki gdzieś? No jest, tu w tym miejscu. Więc muszę się tam przeteleportować. Podczas wojny peloponeskiej odnotowano przypadki kanibalizmu. Były one konsekwencją... Chuj wie czego. A, nie zaznaczyłem. Tu chyba nie? Tak. Na prosto będzie. Kurwa. No na pewno tak bym ktoś skoczył na główkę, nie? Jasne. Jasne, jasne. Ej, obawiam się jednego, nie? Że zanim ja dopłynę tam do tych dwóch statków w ogóle. Chociaż może nie, daleko nie ma. To się odcinek będę musiał kończyć. No ale dobra. Halo. A, najgorsze jest to, że mi się może ten quest odpalić cały na statku. Teraz dopiero na to wpadłem. Ale spróbuję z nim tym gościem nie gadać po prostu. No, są te dwie laseczki. Ciekawe, czy gadałem między sobą o trójkącie już. Dobra, płyniemy. We are at full speed, Commander!
Mały problem, bo ten statek odpływa nam. Cieszę się, że w końcu nas zauważyliście i że macie 12 level, nie? Hit. Oni się rozpadli od samego uderzenia, nie? Nie sądziłem, że oni są aż tak słabi, nie? Ten quest to był, nie wiem, no 12 level miały te statki teraz. Mogli chociaż zrobić jakieś, nie wiem, podnoszenie tego levela, tego questu. Bo mam chyba skalowanie włączone, jeśli było dostępne, tak mi się wydaje. Że do wyższego poziomu mam skalowanie odpalone. To jest chyba jedyne utrudnienie, które mam w tej grze zrobione, nie? Jeśli oczywiście jest to dostępne. Szkoda, że z nimi nie mogę gadać. Jak one już są na tym statku. Co tu się dzieje? The pirates are Poseidon's problem now. What have you done? Didn't you hear me screaming? You sunk our reinforcements! Those ships attacked me. I fought back. That's what I do. I sent a message to the supply ships to disguise their sails. Look like a pirate and sail in unseen. Those ships had supplies and troops. So that's Bond. Now you tell me? Didn't think I had to say don't sink the fucking reinforcements! Without those troops, we need to get these villagers ready for battle! I'll do it. I don't see an armory, though. Where is the smith? He hasn't worked since the last Eagle Bearer was here. I'll get him making swords. Can the villagers ride? For salt workers, they're not bad. And there's a horse breeder in town. I'll talk to them. Though we can't just arm them and tell them to fight. There's only one man who can rally the people. Claims to be a reborn Ajax the Lesser. Find him and get him back. So, where's the blacksmith? The forge caught fire. The smith's in the village, but you'll need to help him rebuild before he can work again. Tell me more about the horse breeder. She knows horses better than Poseidon. Get her to put a mare under each of these villagers, and we'll have a chance. If dead heroes are anything like me, they don't like being impersonated. Are you sure this Ajax guy is a good idea? Let the dead judge us all they want. We need to shake the fear out of these villagers. The last time I saw Ajax, he was headed to the hills southwest of here, on the northern border of Phokis. Tell me what you know about the one using my name. He came in with a vicious little bird, called it Icarus, something like that. Anyway, said he'd help, then made things worse at every turn. So far, you two have a lot in common. The villagers will be warriors when I'm done. Why would common thugs want old tools? Kość, jesteś debilem, nie? Nie mogłeś tego powiedzieć wcześniej. Dobra. Na dziś to tyle, a właściwie na teraz to tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku, subie, dzwonku. I zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się.
Cześć.